Kolejna lekcja z cyklu narzędzia. Porozmawiamy sobie troszeczkę o debugerach. Będziemy zaczynać od takiego standardowego debugera GDB. Ja wam jeszcze pokażę LLDB. LLDB pochodzi z pakietu narzędzi Clang. i czasami może być wygodniejszy niż samo GDB, ale taki standard branżowy to jest oczywiście GDB. Właściwie wszystkie debugery, które są budowane, jakoś bazują na GDB. GDB to tak, jakby taki to się tłumaczy jako GNU Debugger. To jest konsolowy debugger, ale na niego są również różne nakładki graficzne. Tutaj mam otwarte online GDB. Co nam da, jak klikniemy sobie teraz taką magiczną opcję Debug? Włączył się GDB. U Was będzie coś podobnego, gdy wy wpiszecie teraz po prostu GDB i nazwę webinarki, czyli AOUT. Żeby z tego wyjść, to faktycznie tam już piszecie Q żeby sobie zacząć debugować no ja wam najpierw pokażę taką sesję tutaj z użyciem tych graficznych elementów które ja mam jak kliknę tutaj start on mi tutaj sam wpisał komendę run no i się odpaliło hello world program się zakończył i nic więcej oprócz tego w debugowaniu no możemy sobie stawiać breakpointy jak tutaj się kliknie w online gdb to taka kropeczka się robi i teraz jak sobie kliknę start to on mi się zatrzyma na tej kropeczce jest starting program i breakpoint main CPP w piątej linii. Zatrzymał się i czeka. I tutaj mam teraz aktywne klawisze, żeby kontynuować albo krok dalej wykonać. I jak wykonałem krok dalej, to się wypisało na konsolę Hello World. Teraz jestem na linii return 0. Jak dam kolejny, no to zwróci 0. Jest ostatni, właściwie nawias zamykający, kończy nam się linia. Więc to już powoduje, że nam się kończy program. Widzieliście też, jakie komendy były wpisywane, ale... Jest komenda run, która spowoduje, że po prostu ten program Wam się odpali pod debuggerem. Natomiast, żeby wstawić breakpointa, piszemy sobie break. No i teraz jest parę opcji. Przy takich prostych plikach, jak tutaj, samo file CPP, możemy wpisać po prostu numer linii. Czyli break 5 spowoduje, że tam się postawi breakpoint na linii numer 5. U mnie w LLDB pewnie tak się nie da, ale u Was powinno się dać w GDB. O. B to jest skrót od breakpoint, u mnie nie ma skrótu break. Czasami są takie drobne różnice pomiędzy GDB a LLDB. Odpalił się, u mnie wypisał jeszcze jakiś kawałek kodu, że jest na tej linijce i że stopped. Zatrzymał się. I żeby przejść na przykład teraz do kolejnej linijki, czyli jesteśmy w piątej, a chcemy przejść no, do szóstej, tak naprawdę on nam skoczy do siódmej, bo on pomija pustelinię. Ustalinia nie jest żadną linią z kodem. Wystarczy, że wpiszę n. N jak next. Mogę wpisać pełne next. O i zobaczcie, on mi teraz wypisał tutaj kawałek kodu, że jest teraz na tej linii. Żeby go zakończyć w tej chwili, najłatwiej wpisać c. C jak continue. Czyli kontynuuj aż do kolejnego breakpointa, albo jak nie ma, to po prostu do końca. mi sobie, żeby on miał coś więcej. I mamy to odpalone. I postawię sobie breakpointa w linii szóstej, b6. Równie dobrze można b nazwę pliku, czyli file.cpp 2.6. Można też po funkcjach, czyli b main, żeby postawił breakpointa na funkcji main. info breakpoints. info breakpoints Wam powie, gdzie macie breakpointy. I tutaj, w ogóle, w tym już jakby z boku jest taki podgląd, gdzie są jakie breakpointy. Ale normalnie w GDB, jakby nie macie tego, trzeba sobie dodatkowe widoki powłączać. Czy te breakpointy się jakoś usuwa, czy one w niczym nie przeszkadzają? Yy, usuwa się i też jest parę sposobów na usunięcie. Clear i numer linii. I on usuwał breakpointa z danej linii, jeśli na którejś linii użyliście. Albo delete breakpoint. I to już po numerze, tak jak na przykład tutaj mam pierwszy. O, to wtedy mi tego o numerze 1. No i teraz, żeby odpalić program, piszemy r albo run i on się nam powinien zatrzymać. Zatrzymał się. Tam, była zdefini tam był zdefiniowany int. Przy okazji, teraz chcemy wyświetlić wartość. Jeżeli chcemy wyświetlać zmienne w konsoli, to jest do tego instrukcja print, na przykład print a, albo żeby było krócej, p. Pa wyświetla zmienną a. Możecie też wypisać na przykład, potraktować to jako wskaźnik. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, czyli wypisać, co by było pod adresem pamięci trzymanej w zmiennej A, czyli co jest pod takim adresem pamięci. Możecie oczywiście dostać sekwolta, a tak naprawdę o, GD, pod GDB nie dostanie się ale będzie cannot access memory at address, jeśli ona nie należy do programu. I podobnie możecie w drugą stronę zrobić, wypisać sobie adres tego A, pisząc ampersand przed nim. No i to jest u mnie w pamięci, w, pod takim adresem pamięci w tym programie. I tutaj możecie używać takiej pełnej składnicy plus przy wypisywaniu, czyli gdyby A było strukturą, to moglibyście napisać A.member, żeby wypisać zawartość tego membera. Aha, wy, jeżeli tak debagujecie na ślepo i nie widzicie kodu programu, wpiszcie sobie L. Z L wypisze kod programu, ale to jest mało ciekawe użycie takiego GDB. Zaraz wam pokażę, jak włączyć tryb graficzny. Piszecie sobie GDB minus minus tui TUI, jak tekst user interface i dopiero po tym nazwę programu. LLDB, jak już się odpali program, wpisuje GUI i dostaje tryb graficzny. A dlaczego w trybie graficznym w GDB dwoją się linie kodu? Czasami coś takiego jest, żeby odświeżyć widok w trybie graficznym i go naprawić, wciśnijcie CTRL L. Jak jesteście w trybie takim graficznym, to bardzo ważna rzecz, chyba domyślnie macie tryb comment tutaj, że możecie coś sobie tutaj wpisywać. I kod jakby sam się będzie tam na górze przesuwał, czyli jak sobie wpiszecie Next, to powinniście widzieć, że on tam na górze skacze, ale możecie też yy, chyba sami sobie go scrollować, jeżeli chcecie zobaczyć, co jest tam wyżej. Do tego służy komenda Focus. Focus CMD to jest obecny fokus na linię comment, czyli mam linię comment, a w drugą stronę to jest Focus SRC, jak Source, i wtedy mam Focus. Tutaj teraz na to okienko z kodem źródłowym i strzałki góra-dół chodzą mi po kodzie. Różnica jest teraz taka, że strzałki góra-dół będą mi właściwie chodziły po kodzie, a nie wracały do poprzednich komend. I to jest chyba główna różnica. Jak wpiszę focus yy, cmd, to teraz strzałki góra-dół mi wracają do poprzednich komend, które wpisywałem. Dla ułatwienia jeszcze powiem Wam tak. Sam enter powtarza ostatnią komendę. Jeżeli ja sobie wpiszę pa, i teraz wcisnę znowu Enter, to on mi wypisuje to samo. Co to jest WatchPoint? WatchPoint służy do zatrzymania się debagera, gdy zmieni się zawartość danej zmiennej albo czegoś pod konkretnym adresem komórki. Czyli ustawię sobie najpierw breakpointa w linii szóstej, odpalę ten program, zatrzymam się na tej linii szóstej. Teraz Watch B ustawiło i teraz tak naprawdę C, Continue i on mi teraz mówi Continuing Hardware Watchpoint 2B na zmiennej B. Stara wa wartość była 0, nowa wartość tyle. I jest to w, linii, w main CPP w linii 11. Da się jakoś usunąć te hardware watchpointy, delete Breakpoint i jego numerek. Żeby wejść do środka funkcji, to służy instrukcja Step Into, czyli SI, albo samo S. Akurat jestem w tej linii, nie mam do czego wejść, więc tutaj, gdy wpiszę sobie s na linii 25, to to zadziała tak jak next. Przeniesie mnie po prostu do kolejnej linii. Ale teraz, jeżeli tutaj jest funkcja do wywołania, to wcisnę enter, czyli powtórzy mi ostatnią komendę. Weszło do funkcji nww. On już mi tutaj wypisuje i Wam też wypisał, czyli wywołał funkcję nww dla parametru lhs równy 0 i rhs równy 0. Przy okazji macie też takie skrót jak bt. Backtrace. Jak wpiszecie, to Wam się pojawi tutaj 100 wywołań funkcji. Jeżeli debugujecie coś dużo i często, to jest bardzo przydatna opcja do tego. Save breakpoints. I musisz jeszcze podać nazwę pliku, w jakiej one się mają zapisać, na przykład break, nie wiem, TXT. Jakbym chciał dokładnie ten sam program, później ponownie sobie odpalić tego gedeba, to wpisuję Load break txt. Wyjść z programu mogę też normalnie, po prostu n i jak mi się skończy zakres, wyjdzie. A jeżeli chcecie wyjść gdziekolwiek wcześniej, to wpisanie fin spowoduje, że jakby kończycie aktualną funkcję. Na przykład nie chcecie krok po kroku do końca przejść, debugger i tak to oczywiście przejdzie. Gdzieś tam się funkcja skończy i komenda fin powie od razu, jaką wartość zwróciło. Jest taka opcja, że wpisujecie sobie catch throw. Takie coś spowoduje ustawienie catchpointa, czyli kolejny taki rodzaj breakpointa, miejsce, gdzie debugger się zatrzyma, ale tu nastąpi przy rzuceniu przy wystąpieniu jakiegoś wyjątku. Przy okazji backtrace'a jeszcze są dwie komendy: up i down. Down. U nas ten stos wywołań był dość płytki, ale up idzie w górę stosu, czyli wróci mi do funkcji main, a down wejdzie wam z powrotem niżej. I tak możecie kilkukrotnie wchodzić coraz niżej albo coraz wyżej, tak po prostu sobie Przechodzić już w kodzie, żebyście widzieli, gdzie to było wywołane. Aha, jeden taki mega fajny featurek. No wejdźmy sobie do funkcji nww teraz w tej chwili, czyli s, step into. I ja mogę, zobaczcie, wywołałem ją z zerem i zerem, a ustawię sobie na przykład, żeby lhs wynosiło 10. Czyli set lhs równa się 10. I sobie tak fajnie mogę namieszać, czyli p lhs. LHS wynosi 10, więc teraz robię step into, żeby wejść do funkcji NWD. No i wszedłem z argumentami LHS równe 10 i RHS równe 0. Wy możecie na bieżąco, jak Wam program działa, podmieniać mu wartości zmiennych, żeby on na przykład poszedł inną ścieżką. I tyle na dzisiaj. Więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w czwartek. Hej